habitación, yo, 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 yo. Y con mi canción, yo, 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 yo. Haciendo el amor, mor, 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 mor. Es que quieres ciel, pero estás con el baby. Thank you.
Cześć, witam Cię krótko na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek Wyzwania Pokoleń. Mamy środę, jest godzina 8. Peyton już sobie wstała i ona sobie tutaj od samego rana przegląda internet, siedzi sobie na internecie, natomiast Harper będę również wybudzać. No już od tego przykrego momentu, od poronienia, minęło troszkę czasu, tak więc powiedzmy, że ona stara się w jakiś sposób o tym zapomnieć, jednak z pewnością jest to coś, co bardzo ją boli i z pewnością w środku w niej tkwi i mimo, że stara się nie pokazywać, jak bardzo cierpi, to jednak jest to coś, co sprawia jej ogromny ból. Z tego też względu, że ona czuje się po prostu winna, że zostawiła swojego synka od dłuższego, praktycznie od urodzenia go nie widziała. Dobrze, jeżeli chodzi o Peyton. Peyton dzisiaj nie ma pracy. Ma pracę dopiero za 23 godziny. Zaprosił ją do restauracji David. Tak więc dzisiaj Peyton sobie wyjdzie, bo ma wolne, więc ona właśnie wyjdzie sobie z Davidem. Natomiast Harper będzie musiała wziąć jakieś nowe zlecenie, bo już w przyszłym odcinku mamy nadzieję przeprowadzić się do nowego domu wraz z Dante. Dobrze, tak więc myślę, że Ty, Harper, kochana, będziesz mogła przygotować jakieś śniadanko. Zobaczymy, co dobrego będziesz mogła tutaj nam zrobić. Tak więc wejdziemy sobie na recepty, wejdziemy sobie na śniadanie i zrobimy może jakieś tosty albo jajka. Spróbujemy zrobić te jajka. Niech będą dla rodziny. Dawaj, kochana. Mamy 9000 simoleonów, tak więc bardzo fajnie. Myślę, że jest to dobry budżet na sam początek. I oczywiście Dante coś tam się też dołoży do naszego budżetu, gdy będziemy się przenosić do nowego domu. Tym bardziej, że dom jest pusty, więc coś tam będziemy musieli zrobić, umeblować. Zobaczymy, jak nam z tym pójdzie. No ale tak jak mówiłam, Dante oczywiście będzie musiał się również dołożyć, bo byłoby to bez sensu, gdybyśmy tylko my wykładali pieniądze na umeblowanie. Natomiast on nie. Okej, tak więc myślę, że dziewczyny sobie zjedzą śniadanko i będziemy wybierać sobie jakieś zlecenia. Ojejku, jak to fajnie wygląda. Postawimy może to na stół sobie tutaj. Chodź, kochana, i weźmiesz sobie porcję i ty również, kochana, weźmiesz sobie porcję. Dawajcie, dziewczyny. Ty mogłabyś się również przebrać i zaraz wybierzemy sobie jakieś fajne zlecenie. Zobaczymy, co ciekawego dzisiaj będzie, co ciekawego dzisiaj będą nam proponować, bo w sumie ostatnio zaczęły się pojawiać już coraz bardziej interesujące te zlecenia, więc myślę, że będziemy mieli z czego wybierać. Ty sobie porozmawiaj z siostrą, na pewno będziesz chciała ją w jakiś sposób również pocieszyć. Tym bardziej, że Harper obwinia siebie. Ona obwinia siebie za to, co się stało. Myślę, że weźmiesz sobie teraz jakieś zlecenie. Zobaczymy, co ciekawego nam proponują. Tak więc, nie no kurczę, tu jest zlecenie za 8000. Nie możemy takiej okazji zostawić. Tak więc musimy rozmawiać z twórcą stylów. Myślę, że nawet do tego zlecenia my nie musimy jechać do pracy. Musimy zrobić zdjęcie z Simon w strojach codziennych i spotkać się z twórcą stylów. Czy nigdy się nie męczysz, bo przechodziłaś przez mój umysł przez cały dzień? Dante, kochany, jakie ty piękne wiadomości nam piszesz. Jejku, jaki słodziak. Dobra, kochana, więc myślę, że ty porozmawiasz z tym twórcą stylów i postaramy się to zlecenie jak najszybciej ogarnąć, bez podróżowania już do naszego studio. Tak więc chodź tutaj, usiądziesz sobie, wolny strzelec, i rozmawiaj z twórcą stylów. Gdy z nim porozmawiamy, to będziemy musieli jeszcze tylko zrobić zdjęcie z Simą w strojach codziennych i no i zaprosić z jego tutaj do nas, do domu. Więc może sfotografujemy naszą siostrę, skoro ona jest tutaj w domu. Nie musi być na tym tle fotograficznym, to nawet by nam było to na rękę. Okej, kochana, myślę, że ty mogłabyś tutaj to sprzątnąć. Napełnisz tutaj miseczkę naszemu Zefirkowi kochanemu i będziemy jechać z twoją aspiracją, czyli ty powinnaś osiągnąć 4. poziom 4 umiejętności. Co tu ciekawego mogłabyś porobić? Gitara to raczej nie w twoim stylu. Fotografowanie również, gotowanie, to już nam się zaliczyło. Myślę, że logika będzie nam jak najbardziej pasować, bo jest na 3. poziomie. Dobrze, no więc postaramy się teraz którejś z dziewczyn zrobić tutaj fotki. Tak więc, kochana, myślę, że porozmawiamy sobie tutaj najpierw trochę z Anną Sofią. Porozmawiaj o spotkaniu rodzinnym, które jakiś czas temu miało tutaj miejsce. I weź również może z przyjaznych, entuzjazmuj się gotowaniem. I myślę, że za chwilkę będziemy robić tutaj
fotki naszym dziewczynom. A ty już przestałaś czytać? O kurczę, nasza książka tak w ogóle lata w powietrzu. Weź tą książkę i nie wiem, czy ty możesz tą książkę wziąć, tak żeby ona nie latała nam tutaj w powietrzu. Chyba, że ją odłożymy jakoś tak, no nie wiem. Tutaj też odłożyć jej nie możemy. Czy możemy na nią kliknąć i możemy jeszcze raz ją... Nie, no to schowajmy ją do wyposażenia. Czyżby nam się zepsuła lodówka? Chodź tutaj i... Chociaż ty w sumie nie jesteś dobra w naprawianiu, więc myślę, że naprawieniem zajmie się Peyton. Natomiast ty zawołasz tutaj kogoś, podejdź tutaj, albo może podejdźmy wszystkie tutaj razem i będziemy pstrykać fotki w strojach codziennych. Zobaczymy, które najlepiej wyjdą. Dobra, to może taka poza niech będzie. Wybierzemy sobie jeszcze taką. Nie wiem, ile my tych fotek mamy zrobić i czy może to być tylko jedna simka, bo w sumie na razie robimy tylko Raquel. No i zobaczymy. Okej, zaliczyło nam. Tak więc musimy się tylko spotkać z twórcą stylów. No i świetnie. No i podoba mi się to. Dobra, dziewczyny, myślę, że wy sobie pójdziecie. O, tutaj są jakieś śmieci, więc chodź, kochana, i wyrzucisz to. Natomiast ty przyjdziesz tutaj i wyrzucisz to. Tutaj dziewczyny widzę, że chyba sobie zaczynały robić, gotować jakieś rzeczy, przyrządzać w naszej kuchni, jak zwykle zresztą. O, tutaj jest sporo rzeczy, kurczę blade, co one? Nie kontynuuj ciasta, tylko weź to, powywalaj. Tak więc wyrzucimy, no i zepsuły nam, one nam tutaj co chwilę coś psują. Najpierw nam popsuły lodówkę, teraz nam popsuły tutaj nasz piękny czajniczek. Tak więc napraw to, kochana. Myślę, że zaraz zamkniemy spotkanie klubu, bo więcej szkód nam przyniosło to spotkanie klubu niż pożytku. Ale mamy 860 punktów, więc mało nam brakuje do celu, który mamy osiągnąć. Dobra, no to zakończymy to spotkanie. Ty, kochana, chodź tutaj i naprawisz nasz czajniczek, tak abyśmy mogli już sobie przyrządzać herbatki. Natomiast ty, Harper, będziesz miała teraz spotkanie z twórcą stylów. I chodź tutaj jeszcze, może wyrzucisz to i wyrzucimy również to i zrobimy spotkanie z twórcą stylów. W panelu związków wybierz twórcę stylów, a następnie wskaż interakcję, spotkaj się z twórcą stylów. Ok, więc szybciutko to zrobimy. Gdzie on jest? Jest tutaj, klikamy na niego i spotkaj się z twórcą stylów. On już się pojawił tak szybciutko pod naszym domem. Dobra, super. Chodź tutaj, kochana, go przywitasz. Ok, tak więc musimy zaprezentować mu nasze fotografie, tylko... Nie wiem, jak by się to robiło. To się chyba klikało na wolnego strzelca. Pochwal się zdjęciami. Nie wiem, czy to będzie ta, no ale na chwilkę pochwalimy się zdjęciami. Potem musimy rozmawiać o blogach związanych z modą. Tak więc zaraz szybciutko to klikniemy. To pewnie też będzie jak najbardziej tutaj, gdzie jest wolny strzelec. Rozmawiaj o trendach w modzie, rozmawiaj o blogach modowych. Dobra, a my jeszcze tutaj z naszym twórcą stylów, co musimy zrobić? Zrobić zdjęcie twórcy stylów. No dobra, no to zrobimy zaraz mu jakąś fotkę. Chodź tutaj, kochana, i zrób zdjęcie. No i dobrze, zaliczyło nam tutaj zrobienie fotki, czy tutaj jeszcze... No i w jaki sposób mamy ten toast wznieść? Nie mam pojęcia. Dobrze, dostaliśmy 8170, mimo że wszystkich punktów nie wykonaliśmy. To jednak dostaliśmy super kasy. Mamy 17987 simoleonów. Jeszcze nigdy nie mieliśmy tak dużej liczby simoleonów. Jestem bardzo zadowolona, bo dzięki temu będziemy mogli sobie fajnie, myślę, urządzić początkowo jakoś tam. Dobrze, mamy godzinę 20:49, więc myślę, że randkę, czyli wyjście do restauracji, Peyton przyniesiemy na kolejny dzień. Problem w tym, że ona kolejny dzień pracuje od 8, bo my mamy teraz środę, ona w czwartek pracuje. Więc myślę sobie, że weźmiemy sobie po prostu dzień wolny. Weźmiemy sobie dzień wolny i pójdziemy do restauracji z naszym Davidem, ale to już kolejnego dnia, a teraz dziewczyny będą się ogarniać, pójdą sobie spać, więc ty, kochana, przyjdziesz tutaj jak zwykle czekać na naprawianie, bo wszystko to, co jest do naprawy, to ty naprawiasz, bo jesteś w tym po prostu lepsza. Jeżeli chodzi o twoje potrzeby, Harper, powinnaś skorzystać, tak więc idziemy szybciutko na górę
i skorzystamy. Pójdziesz jeszcze na dół i coś sobie zjesz, bo w sumie to ty jesteś jeszcze głodna, a my nawet kolacji nie jedliśmy, tak więc myślę, że jak najbardziej powinniśmy coś zjeść. Natomiast ty, kochana, wyrzuć może jeszcze te śmieci, potem skorzystaj. Nie wiem, czy my mamy tutaj coś w lodówce. Tutaj sporo dziewczyny zaczęły gotować, jak do nas wpadły. Zjemy sobie tą kolację, więc ty, kochana, może nakryj do stołu i zrobimy codzienne nakrycie, zrobimy beżowe. Książkę odłożymy sobie tu. O Boże, stół cały odkładamy. I myślę, że ty, kochana, weźmiesz sobie porcję. Harper, ty również weźmiesz sobie porcję. Tak więc chodźcie tutaj, dziewczyny, zjecie sobie szybciutko i mykamy spać. Harper, ty jesteś bardzo zmęczona, więc myślę, że pójdziesz sobie spać. I również Peyton pójdzie sobie spać. Tak więc dziewczyny się wyśpią, a my będziemy się widzieć samego ranka, gdy już sobie wstaną. No piesek tutaj szczeka i ty, biedna, spać nie możesz. Ale miejmy nadzieję, że dacie się wyspać. Okej, mamy czwartek, jest już godzina 6:20, tak więc jest dosyć wcześnie, ale myślę, że Peyton już sobie wstanie, bo musimy jak najszybciej zadzwonić do naszej pracy i wziąć sobie dzień wolnego. Tak więc ty, kochana, dzwonisz i gdzie to się bierze? Okej, weź dzień wolny od pracy. Wyczyść może to, co piesek nam zostawił. Najwyraźniej piesek jest chory, tak więc będziemy musieli go zabrać również do weterynarza i tym chyba się zajmie nasza Harper. Ale Harper jest bardzo zmęczona i wyczerpana, więc myślę, że dobrze będzie, jak ona będzie sobie spała. Natomiast dzisiaj przygotowaniem śniadanka zajmie się Peyton. A ty, kochana, wstań i zjesz sobie również śniadanie, tak więc weź sobie porcję, dziel się wskazówkami dla towarzyskich Simów. Okej, myślę, że możemy jechać sobie już na randkę z naszym Davidem. Jesteśmy już pod restauracją, może ten nie, ten jest zajęty. Zazwyczaj ten, który właśnie chcemy wziąć, jest już zajęty, ale może na dole, może ten, no ten też jest zajęty. Okej, ten jest wolny. Czemu ty się przebrałeś? Miałeś białą bluzkę, a nagle masz tutaj czerwoną. No ale dobrze, nie będziemy wnikać. Okej, oni sobie wybierają jedzonko, ale tak jak mówiłam z tym właśnie modem Karla, lepiej jest jednak klikać na kelnera i zamawiać, więc klikniemy sobie na kelnera i zamówimy restauracja, zamów do stolika. To powinno wtedy dosyć sprawniej nam pójść. Myślę, że Harper weźmie sobie zupę z owocami morza, natomiast David weźmie sobie rybne taco. Okej. Kurczę, Peyton, ty chyba jesteś chora, biedna kobieto. Tak więc będziemy musieli się wybrać z tobą do lekarza na jakieś badania. Okej, więc ty sobie porozmawiasz tutaj z Davidem. Zadaj mu jakieś pytanie. Zadaj mu pytanie. Poproś, aby zobaczyć strój. Nie. To raczej pytań nie będziemy zadawać, ale... Dobra, udziel mu porady medycznej. Dyskutuj na temat niedawno obejrzanych filmów. O, David i Peyton bardzo się teraz przyjaźnią. No i dobrze. Także idealnie mod działa, jedzonko dostaliśmy natychmiast. Zdobyte odczucie, cieszę się, że nie znudziły cię jeszcze moje dowcipy o lamie. Mam wrażenie, że świetnie mnie rozumiesz. Tak więc super, mamy tutaj jakieś odczucie między nimi, ale myślę, że ty, Peyton, jesteś chora i będziemy musieli się z tobą jak najbardziej wybrać do lekarza. Tutaj chyba jakaś wiadomość nam wyszła. Peyton Lewis wykazuje objawy wysokiego ciśnienia krwi. Okej, kochana, ty się zrobiłaś flirciarska. Wypij sobie może ten soczek i porozmawiaj sobie jeszcze tutaj z Davidem. Z zabawnych może opowiedz sprośny dowcip. Z przyjaznych jeszcze ożywiona rozmowa. Okej, dzięki tobie mój dzień od razu jest lepszy. Sprawiasz, że się uśmiecham. Okej. Tak więc ona również zdobyła jakieś odczucie. Nie martw się o mnie, lepiej powiedz, jak ty się masz. O, bardzo to jest miłe. Peyton poznała następujące cechy Sima o imieniu David. Kocha zabawę. Aha, a to jest interesujące. Dobrze, tak więc ty jesteś miłośnikiem zabawy, gościu. Zapytaj o preferencje, zapytaj o zainteresowania. Nie wiem, czy zdołamy jeszcze zamówić tutaj do stolika deser, czy nam
przyniosą, zamów do stolika i zamówimy jeszcze, klikając tym razem na stół. Zobaczymy, czy będzie tak samo działało. Chciałabym zamówić deser. Zobaczymy, czy nam się uda jeszcze zamówić deser. Jak nam się uda, to zjemy sobie deser, a potem będziemy mykać do domku, bo będzie trzeba też pojechać szybciutko z naszym Zefirkiem do weterynarza. Ok, więc ty sobie weźmiesz może tutaj migdałowe makaroniki, kochana. David weźmie sobie lody czekoladowe. No ok, tak więc deser również wyjątkowo szybko dostaliśmy, więc będziemy sobie wcinać, zjemy sobie deser i będziemy mykać. Ok, tak więc kochana, porozmawiaj sobie jeszcze z Davidem. Z zabawnych może opowiedz śmieszną historię, weź może jeszcze z przyjaznych tutaj, entuzjazmuj się posiłkiem. Dobrze, więc oni sobie miło tutaj spędzą czas, zjedzą sobie deser, a ja przeniosę się teraz do Harper. Dobrze, jesteśmy już z Harper i naszym Zefirkiem pod kliniką, tak więc podejdziemy tutaj szybciutko, zapiszemy naszego zwierzaka na leczenie. No i pojawiła mi się również wiadomość wcześniej, jak Harper wyjeżdżała właśnie do kliniki weterynaryjnej, że Harper wykazuje objawy niedowagi. Tak więc będziemy musieli również nad tym popracować i również będziemy musieli wysłać ją do lekarza na badania, tak samo jak wyślemy Peyton, to z pewnością również Harper wyślemy na badania, tak aby zrobiła sobie wszystkie szczegółowe badania i ewentualnie, żeby mogła sobie jakieś suplementy kupić, bo ona prawdopodobnie po tym poronieniu właśnie zbyt dobrze się nie czuje. No i jak widać ma po prostu niedowagę, a nie chcielibyśmy, żeby to w jakiś zły sposób również wpływało na jej chęć posiadania dziecka. Weźmiemy dla naszego Zefirka kosztowne leczenie, tak aby wyzdrowiał. Okej, super. Tak więc teraz powinien już być zdrowy, ale będziemy musieli go wykąpać, bo jest nieźle brudny nasz kochany Zefir. Czy tutaj nie ma żadnej wanny? Szkoda, że tu wanny nie ma. Dobrze, myślę, że kupimy sobie jeszcze tutaj przysmaki na poprawę zdrowia. Weźmiemy sobie za 400. Okej, dobra. Tak więc piesek jest zdrowy, będziemy sobie teraz jechać do domu i będziemy go kąpać. Dobrze, myślę, że już będę kończyć ten odcinek. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. A teraz jeszcze zaproszę Was na króciutką cutscenkę i do następnego. Pa, pa, cześć! Estás con el baby.